To jest program Doszy Słuchy, a ja nazywam się Klaudia Zdanowicz. Wszyscy majówkowo już chyba wypoczęli, ale niektórzy pisali pierwszy bardzo ważny egzamin w swoim życiu, czyli egzamin maturalny. Cała ekipa UiR.pl trzyma za Was bardzo mocno kciuki, a dzisiejszy program poświęcony jest właśnie Wam, drodzy maturzyści. Z kamerą wybraliśmy się więc, aby sprawdzić Wasze przygotowanie do egzaminów, jak również emocje towarzyszące po napisaniu testów. Jeśli jesteście ciekawi, jak Wasi rówieśnicy ocenili tegoroczne matury, koniecznie obejrzyjcie materiały, a wisienką na torcie dzisiejszego programu będzie przegląd kulturalny, żebyście odstresowali się od tych trudnych egzaminów. No to zaczynamy. Warszawskie Liceum imienia Lajosza Koszuta. Jak uczniowie przygotowali się do matury i co o ich przygotowaniu sądzą nauczyciele? Panie dyrektorze, według Pana, jak maturzyści przygotowali się do tegorocznych matur? Chyba dobrze. Jak wyjdą matury, to zobaczymy. A jak Ci szło przygotowanie do matury? Może jak ono wyglądało? Nie wyglądało. A po maturach próbnych, jakie są wrażenia? Czy poszły dobrze, źle? A można prosić inny zestaw pytań? No normalnie, tak jak każdy. Imprezowałeś? Też było. Trochę więcej okazji. Nauki czy imprez? Tak, pół na pół. Jak maturzyści przygotowali się z języka polskiego do egzaminu? To jest pytanie przede wszystkim, które powinno być skierowane do nich. Moim zdaniem przygotowali się niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Jedni liczą na wiedzę, drudzy liczą na szczęście. A ja liczę, że z połączenia wiedzy i szczęścia mogą być jakieś dobre wyniki. Jak Ci szły przygotowania? Podobno w tym roku uczniom ciężko to szło. Czy Tobie tak samo? Ciężko idzie. Dużo jest takich, wiesz, obiektów dekoncentrujących naokoło, wszędzie. No, ale jakoś to musi iść. A ile spałeś przed nauką? A to różnie. Dokładnie. Nie potrafię teraz podać. Czyli matury też nie zdasz, bo nie potrafisz powiedzieć, ile spałeś. Zdać zdam, ale nie liczę, ile śpię. Bardzo jest ważny sen. Trzeba spać 8 godzin dziennie. Jeżeli nie spałeś 8 godzin dziennie, matury nie zdasz. Czasem spałem 12, czasem spałem 5, czasem 4, różnie bywało. Czyli nigdy 8 godzin, czyli nie zdasz. Możliwe. Powodzenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Może w przyszłości te dzieci będą przygotowywały się lepiej do matury, bo z tego co wynika i mówią nauczyciele, uczniowie nie za bardzo starali się, aby dobrze się przygotować. Dla Doszły Słuchy, Jakub Kamiński. Przygotowania swoją drogą, ale ważniejsze są rezultaty. Sprawdźmy więc, jak wypowiadają się maturzyści zaraz po napisaniu egzaminów. Jedziemy. Powiedz mi, jak dzisiejsza maturka. Nawet spoko, była dosyć prosta. Łatwa była. Bardzo łatwa. Banalna wręcz. Jak ci maturka dzisiaj poszła? Świetnie. Świetnie? Świetnie. Bardzo zadowolona jesteś? Tak, była banalna. A rodzice będą dumni? Bardzo. No dobrze, chyba nie będzie źle. Nie będzie źle? Czyli będzie 90%? No, mam nadzieję. Przydałoby się. Super. No. Dobrze poszła. Nie było trudno. No, mi gorzej niż wczoraj, przyznam szczerze. O, no co ty? No wczoraj tak na 100% napisałem, a dzisiaj to... Na 99, no. Na 99, później no. Rozszerzony idzie. Zaraz, no właśnie. No, no, 14. Maraton taki przyznam. No dobrze, dobrze, no nie powiem, że jakoś źle. Czyli będzie 99%. Tego bym nie powiedział, no ale zobaczymy, no nie wiem. A jakie masz plany na przyszłość? No, jakie studia potem, czy... Nie wiem, na razie sobie pracuję. O, potem chcę iść na studia. A gdzie pracujesz? A nie mogę powiedzieć. A jakie macie plany na przyszłość? Wiesz, wakacje, melanże, te sprawy. No i bardzo dobrze, kolega. No też. Ja to tylko studia. Ja to studia. Cały czas. Już teraz zaczynam. Za tydzień. Chemię będziemy studiować. Tak. Ja chciałam iść na psychologię. I idziesz nadal, czy nie? No nie wiem, zobaczmy. Dobra. Też bym chciała pójść na studia, ale po wczorajszej matematyce, no niestety, no, będę musiała poczekać do sierpnia z tą decyzją. Co? Ale też chciałam iść, nie wiem, no gdzieś na SWPS może? Co tam? Do mamy piszesz? Jak nie, do kolegi dzwonię. Był w innej sali. Żeby w odpowiedzi siódmej napisał. Nie no, chcę się dogadać, jakie ma odpowiedzi i skonsultować z nim. Porównać. Jak widać, mamy bardzo zdolną młodzież. Wszyscy zadowoleni, po maturach nic dodać, nic ująć. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na przegląd kulturalny. Warszawa zaprasza 14 maja do Multikina na Ursynowie. O godzinie 19 odbędzie się tam spotkanie w ramach cyklu Kocham Kino w Multikinie.
Tego dnia w projekcie, będącym wspólnym przedsięwzięciem TVP2 i Multikina, będzie można obejrzeć nagrodzony w Cannes film We mgle, a gościem Grażyny Torbickiej będzie reżyser Siergiej Łożnica. W ramach tego projektu na wielkim ekranie prezentowane są najlepsze, najciekawsze produkcje współczesnej kinematografii. Natomiast w Krakowie 14 maja w Studenckim Klubie Muzycznym Gwarek projekt Wzrokowisko skupi się na występie w ramach trasy koncertowej The Police Reunion, zarejestrowanym w Buenos Aires. Projekt ten jest dla tych, którzy chcą nie tylko posłuchać muzyki, ale również poznać jej niuanse i wziąć udział w panelu dyskusyjnym. Wykład i panel poprowadzi Jerzy Skarżyński, który jest dziennikarzem muzycznym związanym z Radiem Kraków od ponad 32 lat. Chyba, że kochacie taniec. Wtedy musicie być w poznańskim Centrum Kultury Zamek. Bowiem 15 maja odbędzie się projekcja spektaklu Święto Wiosny w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca. Po transmisji odbędzie się spotkanie z odtwórczynią niezapomnianej kreacji w wyświetlanym przedstawieniu Anną Gruszką. A 16 maja w tym samym miejscu Polski Teatr Tańca zaprasza na premierę 5 odcinka cyklu 40 lat historii PTT. Zostanie zaprezentowane wznowienie jubileuszowe spektaklu Album z tego świata oraz reinterpretacje przedstawień Faust Goes Rock i Skrzypek opętane. A to wszystko w choreografii Ewy Wycichowskiej. A już 18 maja prawie 150 miast w Polsce świętuje Noc Muzeów. Prezentowane będą eksponaty, będziecie mogli zajrzeć do najprzeróżniejszych zakątków muzeów, ich tajemnic i galerii. Do tego specjalne wystawy, filmy i koncerty. W ramach imprezy zapraszamy m.in. do Pałacu w Wilanowie, który przygotował dla Was mnóstwo atrakcji. Wraz z maturami kończy się pierwszy sezon programu Doszły Słuchy. Dziękuję Wam, że byliście razem z nami i zachęcam do odwiedzania nas na stronie wear.pl. Pozdrawiam i do zobaczenia.